Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu u Idzi Claire, czyli naszej aspirującej youtuberki, tak. I czemu jesteśmy w klasie znowu z tym brzydkim tłem, tak. Nie wiem, co mi w tym tle tak przeszkadza, ale coś przeszkadza. Generalnie, nasza Idzi przeszła małą przemianę. Już możecie to troszkę zobaczyć, znaczy... Tutaj nie ma makijażu ani nic, więc średnio. Ale dam jej innego skina. Jakiego troszkę bardziej realistycznego. Myślę, że też spoko wygląda. W ogóle ostatnio dostałam jakiegoś, nie wiem, oświecenia i inspiracji, że ja muszę podmieniać wszystkie moje simki, bo one wyglądają identycznie na jedno kopę. To no i w sumie miałam rację, więc stwierdziłam, że Idzi zmienimy w, uwaga, 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 buntowniczkę, tak. Tutaj jak się przyjrzymy, to ma tak strasznie dużo kolczyków. Kolczyk w nosie miała już wcześniej i zmieniłam jej wszystkie stroje na takie bardziej rebel. Tak, i tak wygląda strój numer 1. Ten chyba podoba mi się najmniej, no ale niech będzie. Strój numer 2, ten jest świetny. Mega mi się to podoba. Super. Trójeczka następująca. Te włosy mi nie dają spokoju. Jakoś tak średnie są. No ale dobra, niech na razie zostanie. 4, o, 4 też jest mega. 4 jest świetny. Tak wygląda. I piątka, co jest piąta? Aha, coś takiego. Jeśli chodzi o wizytowy, to też mamy inny. Znaczy była chyba ta sukienka, tylko zmieniłam ją na czarną i dałam dodatki. Tutaj już tak delikatnie nie ma kolczyku, powiedzmy, że je wszystkie wyciągła. No bo wiecie, na urodziny do babci czy do cioci to tak nie wypada. Powiedzmy, że one tego nie lubią. Tak wygląda jej sportowy, z bliska i taki kucyczek. Oraz taki czarny, dość wycięty i wyzywający strój, ale kitam. Tutaj piżamy się nie zmieniły, takie były, takie są. Jeśli chodzi o strój imprezowy, też jest świetny. W ogóle troszeczkę płaska jesteś, ale dobra, dobra. I tak wygląda. Tutaj też nie ma kolczyków, tylko takie ogromne koła, bo jakoś mi bardziej pasowały. I łóżka, tak, śliczne łóżka koronkowe. I ostatni to na basen taki śliczny kostium właśnie. Czerwony jednoczęściowy z jedynką. No i z bliska wygląda tak. No nic nadzwyczajnego, kolczyki są, wszystko jest. Jest bosko. Myślę, że takie odświeżenie jak najbardziej tutaj. Czy ty masz inny kolor włosów w tym stroju? Bo musiałby być trochę ciemniejszy. To zaś czarne. Dobra, zmienię tu tylko te włosy, bo mają inny kolor niż wreszcie strój i strasznie mnie to denerwuje. Myślę, jakby jej tutaj hairstyle dać. Chciałabym też takie bardziej związane, żeby jej fajnie te kolczyki było widać. Okej, moi drodzy, tak to wygląda. Tutaj ma białe końcówki, ale powiedzmy, że sobie jednodniową farbką to zrobiła. I myślę, że chyba lepiej ten kolor pasuje. No dobra, nadal jest trochę za jasny, no ale trudno. Nie będę się tym... Okej, jesteśmy już w rozgrywce. I tak, jest 8:25. Idzi jest w pełni wyspana, teraz zostało ją tylko ogarnąć. W nocy wzięła prysznic, więc jesteśmy w miarę czyste. Wystarczy tylko się skorzystać, tak, się skorzystać po polsku jak zwykle. No i co? Czemu żeś wywaliło ją z kibla? Jeszcze raz. Uda ci się, wierzę w ciebie. Zobaczmy, co my tu mamy. Kurde, szału nie ma, ale dobra, dojedz to. I myślę, że sobie coś nowego ugotujemy, bo to ciasto, to ja nie wiem, czy ja chcę tak ryzykować i je jeść. Więc, wow, drugi poziom. Dobra, to zróbmy te jajka na toście. Tak wielkiego awansu. Dostałam awans? Nie wiem. Jezus Maria, zostaw mnie, człowieku. No, tak jak zwykle, nie orientuję się, co się dzieje, nie orientuję się, gdzie my jesteśmy, gdzie ja w ogóle jestem, co się dzieje. Ale to myślę, już was nie dziwi. Co my tu mamy? Nie wiem, czy to dwa odcinki temu, czy poprzednim, Akira dał nam kosza. Tyle to ja pamiętam.
Ale tak oprócz tego to nie. Co to? Iść do pracy. Ja do pracy idę. Ej, ale ja chciałam zostać w domu. No dobra, iść do pracy. Albo jestem jakaś ślepa, albo nie wyskoczyło mi to powiadomienie, że mogę wybrać. Jezu, co to takiego głupiego? Zostaw, mała myszka, słodka myszka. Czego się boisz? Głupia. Dobra. Lecimy do tej pracy. No trochę się teraz z powiem zdziwiłam. O matko. Jeszcze jest w okropnym stanie. A tak nie będziesz mogła mieć awansu, bo nie masz tam tych poziomów. Tej jak? Paolo Roca. Przejdźcie ze sobą. Aha. Okej. Okay. No nie wiedziałam, no ale już wiem. O, i tutaj. Aha, dobra, już pamiętam. On nas nie chciał, to się przerzuciliśmy na tego. Przynajmniej na to by wychodziło. Para ciekawych siebie serc. To będzie piękny romans, nie wątpię. No, wrócisz do domu, to będziesz musiała zająć się zabawą. I coś zjeść. To dość, to burrito, ja pierniczę. Więc zjesz to. Kurczę, zanim strasznie jestem sytną. Nie podoba mi się to ewidentnie. No kurde, otwórz się, lodówko. Otwórz. Czy jak jestem w pracy, to się nie może otworzyć? Chyba tak, bo nie mam wyposażenia. Tak mi się wydaje. Najwyżej gadam głupoty, tak. Nie wiem, do której my tam jesteśmy. Przyspieszę to. Do 15, okej. Mamy już praktycznie awans. Ale nie możemy go dostać przez te komediowe. No więc teraz mogę otworzyć moją lodówkę. Tak, teraz mogę. Co tu jeszcze zostało? Chyba sam talerz. Tak. Sam talerz? To weź to dojedz. I myślę, że... Aha, tutaj jest. Zapomniałam, że my nie mamy telewizora w salonie. Już się wystraszyłam. Co jest? Jezu, co? Zepsuła nam się skrzynka? No to trzeba przenieść lodówkę. A tak się dziwiłam, dlaczego tu tak ciemno. Nie no, błyskotliwa jak zwykle. Przeniesiemy lodówkę tu na chwilę. Jezus Maria. Jaka ja jestem ułomna. Nie. Poskarż się administratorowi. Ja tego wolę na własną rękę nie naprawiać. Zjedz to. I ta lodówka. Jasne, dobrze. Dobra z pani lokatorka. No przecież, że dobra. Co żeś myślała? Myślałam, że po prostu odcięli nam prąd, bo nie płaciłam rachunków. Ale nie. Jezu, czego się boisz, babo? Jak już tu jesteś tą myszą, to w sumie się możesz zająć. Unicestwienie. No dobra. Ale babo, weź mi to napraw. Aja el my bouri. Ja pierniczę, kto cię nazywał? Mama cię chyba nie lubiła, wiesz? No ale weź, weź to napraw, babo. Ja się myszą zajmę. I co, i udało się? Jeszcze gorzej. Na własną rękę? Kiedy ty coś usuwałeś na własną rękę, bo nie kojarzę. No weź zabij tą mysz, znaczy... Nie chcę, żebyś jej zabijała. Ale już mnie wkurza. I co? Pozbyłaś się jej? No weź ją, unicestw. Tak tego chyba nie zrobię. Kobieto, weź mi to napraw, bo ja chcę oglądać TV. Jak ja tu w ogóle jeszcze zadania? No statusu też sobie nie zaktualizuję. Więc możemy sobie... Chociaż nie, nic nie musimy podlać ani... No szkoda. Trudno. Życie. Okej. Okay. Weź mi to kobieto napraw.
A ty co? O, już możesz! Możesz już? Oglądaj, super. To oglądaj kanał kulinarny, nie kulinarny, komediowy. Boże, kulinarny, komediowy, jeden kij. Bo jak tam twoje umiejętności? Złośliwość na drugim? Komediowy masz co prawda gorzej. No ale nie chcę ci tak rozwijać tej złośliwości. W ogóle co tu się podziało? Bagi, jak nie wiem. Ta mi nadal naprawia tą skrzynkę. Mam nadzieję, że już skończyłaś. No już skończyłaś. No to możesz sobie iść. Ja tutaj dostawię naszą lodówkę cudowną. No. A, teraz znowu się nie da. Okej. Mam nadzieję, że będziesz umiała się do niej dostać. Kobieto, co ty robisz? Czemu mi łazisz po domu? Aha, sprzątasz mi. O ja. No to nieźle. Nie prosiłam, ale skoro chcesz, to ja cię tam będę powstrzymywać. Komediowe, gdzie to mam? Jest, jakie ślepa jestem, dobra. Jest. 92. Chciałabym ten awans w sumie dostać, chociaż z drugiej strony hajs się zgadza. Jeszcze nam top model zostało. Okej. Ale pani droga, idź już sobie. Nie gadaj mi tu. Zostaw mnie. Zostaw mnie, kobieto. A ja lecę aktualizować status. Dobra. A ile ja to mam raz zaktualizować? Serwisy społecznościowe, aktualizuj status. Dobra, już olej to. Trudno. I aktualizuj ten status. Ta mi się tu myje w moim kranie. Pani. Ej, ale idź sobie. Dobra, trzeba ją chyba będzie. Aha, musiałam raz zaktualizować status. No dobra, takie zadanie dzienne to ja mogę. Wyproś, wypad, babo. Jezu, co za kobieta? No spadaj, no. Nowych, wow, 245. Szacun. No myślę, że jak jesteśmy ogarnięte. No dobra, tak średnio, możesz iść skorzystać z toalety. Ale obejrzymy sobie ten kanał komediowy. No wyprosiłam cię, możesz już sobie iść, nie wiem na co czekasz. Naprawdę będę musiała przejrzeć moje mody i coś z tym zrobić, bo masakrycznie mi tną Simsy. Strasznie mi klatkuje i w ogóle ilość FPS-ów jest przerażająca, ale okej. I znowu, ty też myjesz tutaj w zlewie, dobra. Ręce. Świetny pomysł, naprawdę. Genialny wręcz, bym rzekła. Gdzie są te komediowe? Jezus Maria. Jak ja nieogarnięta jestem. Tak. I dzisiaj jest ostatni filmik w najbliższym czasie. Przez najbliższe 2 tygodnie, ponieważ wyjeżdżam na wakacje. Mówiłam to już niejednokrotnie. Mówiłam to już w wczorajszym filmiku i tak dalej. Ale wiem, że nie każdy ogląda wszystkie serie, a powtórzyć nie zaszkodzi, bo później się mnie pytacie, dlaczego mnie nie ma i tak dalej. A odpoczynek ode mnie dobrze wam zrobi. O tak. Boże, jak to wolno leci. Straszne. No ale dobra. Gdzieś taki średnio interesujący dzień. No ale cóż. Chcę tutaj ją do tego awansiku. To mamy ukończone. I tutaj musisz ten poziom wbić, ale jakoś nie wróżę ci szybkiego wbicia tego poziomu. Swoją drogą nam tu już się błyszczą roślinki, ale ma chyba za słaby poziom ogrodnictwa. No cóż, mogłabyś później wziąć jakiś szybki prysznic czy coś w tym guście. O Jezu, jak ty masz dopiero zaczęte. Co chcesz robić?
Aktualny film, a jaki jest aktualny film? No nie ma żadnego. Chciałabym, żebyś wzięła prysznic, bo wiecie, ja lubię z nim zawsze tak idealnie wszystko do samego końca na zieloniutko. Czy coś dzieje się interesującego tutaj? No pewnie, że nic, nigdy nie dzieje się nic interesującego, ale myślę, że możemy sobie tutaj wyskoczyć na chwilę do ludzi. Coś zjeść, co by na to? Więc zamówimy jedzenie. Nie wiem, jakie to jest stoisko. Samosa. Nie wiem, ważne, jak to się czyta. Czy curry? Samosy może sobie weźmiemy. Okej, więc pucu pucu. I nie będziemy przynajmniej musiały gotować. Co ubrałaś? Co ubrałaś? O Jezu, goła idzie przez korytarz. Goła do windy. O matko. No to nieźle. To nie jest plaża nudystów. Jezu, i leci goła przez to miasto. Co, przebrała się już? No dzięki Bogu. O, ten śliczny strój, piękny. Mega. Bier tą samosę i... Jezus, nie jesteś jakoś tragicznie wygłodzona, ale usiądź sobie. Specjalnie są stoliczki, a wszyscy stoją jak widły w gnoju. Tutaj przy tym stoisku, no siad na dupę. No. Dziękuję, dziękuję. Jakaś baba się do nas przysiądzie, a to możemy zagadać. Co ja się tam będę? Wesoło ją zapoznamy. My lubimy wszystkich, co nie? W ogóle, czy ja na telefonie mogę wezmę maila? Możemy tutaj coś porobić związanego właśnie z mediami, no bo po pierwsze jest to seria youtuberka i by wypadało do widzenia w wolontariacie. Weźmiemy kiedyś. Symuluj chorobę, aby wziąć zwolnienie. Chciałam zrobić coś właśnie do pracy, żeby nam troszeczkę obserwatorzy podskoczyli. No szybko wam leci ta przyjaźń. Raz zagadałeś i już możesz troszeczkę z nią tutaj sobie porozmawiać. Ulubionymi piosenkarzami się pozachwycaj, czy co to tam było. Zachwycaj, tak. Wow. Siski! Jak słodko. Tylko czemu macie sandały do skarpet? I to jeszcze do japonek. Pożal się Boże. Ej, skąd masz babeczkę? Mnie zawsze zastanawia, skąd oni mają te babeczki? Jak tu babeczek nie sprzedają? Bo to jest warzywniak, nie? A w warzywniaku są babeczki? Kup płody rolne. No po co mi płody rolne? Odpowiedź na maila chyba nie daje nam żadnych bonusów do sławy, że tak powiem. Co tu się stało? Strollowana. Byle troll wyposażony w klawiaturę może zmieszać komentarze, zmieszać, tak. Komentarze w sieci, o ja. Tak. Trolle rzecz niefajna. Chciałabym właśnie, żebyś tutaj coś zrobiła związanego z sieciami społecznymi. Społeczne? Społecznościowe. Sieci społeczne. Wow. Sprawdzić, bo... A nie no, po co? Chcę właśnie troszeczkę jej podbić, bo zaraz mamy awans. Znaczy, no, na razie jeszcze nie mamy. Pooglądamy jeszcze ten komediowy sobie na to. Kurde, mogłam z tą laską jakieś komediowe interakcje robić. Dupa, Jasiu, karuzela. Ej, jesteś tam jeszcze? To nie idź. Nie idź, nie idź, kochana, gdzie ona jest? Jezus Maria. Widzieliście to? To było straszne. Myślę, że szybciej nam podskoczą, jeśli będziemy sobie tutaj z nią żartować. Cyklu puk puk. Okej. Bo właśnie w Big Sister byłam na tym festiwalu humoru i harców i tam żartowałam przez chwilę i chyba wbiłam 5 poziomów właśnie. Poziomów czego? Komediowych. No i znowu, patrzcie jak szybko lecą, no.
Ja też jestem ułomna, że wcześniej o tym nie pomyślałam. Błyskotliwa jak zwykle. Parodiujemy innego Sima. Nieważne co, byle zabawne. Powiedz śmieszną historię. Kurczę, już trochę późno. Ale nie jest w sumie śpiąca, bo późno wstała. Może dlatego, że ona spała, jak powinien przyjść ten telefon z pracy. I dlatego nie mogłam sobie wybrać, co chcę robić. O Boże, jaka rozbawiona. Dokuczaj figlarnie. Nie dokuczajmy figlarnie. No i zaraz będzie poziom. I jutro awansik w pracy. Tak. Nie jest mi potrzebny, co prawda, ten awans, ale chcę. Chcę być gwiazdą, nie? Będziemy gwiazdą. Chyba dzisiaj nie jest. To, co ty robisz, kobieto? W ogóle czemu wszyscy są tak samo ubrani i połowa z nich ma jeszcze do tego sandały do skarpet? I to jeszcze Japonki właściwie do skarpet. Boże święty. O, już prawie. Świetnie. Śmieszna riposta. O, jać jak zabawnie. O, mamy to. Możemy lecieć do domciu. Wiecie co, ja jednak jeszcze jej zaznaczę, żeby to wszystko tutaj sobie usunie. Nie, nic nie usuwamy. Bo po prostu chcę się zabezpieczyć na przyszłość, że tak to powiem. Tak. Bo nie wiem, ile będziemy musieli mieć po awansie tych obserwatorów. Pewnie 1000, taka liczba z dupy. Więc wiecie, czemu znowu biegniesz goła? A właściwie twoja koszulka biegnie za tobą. O Boże, Simsy ostatnio naprawdę podziwiam. Podziwiam za kreatywność. Nie wymyśliłabym tego sama. Czemu nadal nie mamy światła? Automatyczne wszystkie światła. Nie wiem, jaki problem. Co tu się dzieje? Co takiego? Zostaw tą mysz. Odwala je przez tą mysz. Nadal tutaj jest? Nie, teraz robaki. Czy to były... Gdzie ty tu widzisz karaluchy? Bo ja ich nie widzę. A tak serio ich nie widzę. Zatem tylko... Tak wygląda, 25, wow. Kurczę, na bogato. Ej, ale nadal mnie zastanawia, gdzie ona widziała te karaluchy. 26 minut, no dobra. No, ja nie kończę teraz jeszcze odcinka wyjątkowo. Bo przeważnie gramy sobie jeden dzień, ale chcę z nią do tego awansiku sobie dzisiaj dograć. A, że to będzie ostatni odcinek w najbliższym czasie, to może być trochę dłuższy. Chociaż dużo dzisiaj przyspieszałam, więc chyba nie wyjdzie jakiś tasiemcowy. Nie chcę was zanudzić. Tak do końca sobie dośpimy. No dobra, już się wyspałaś. 5:30 może być idealna godzina na wstawanie. Weźmiemy sobie rzeźki, prysznic. I tak może... Zacznijmy dzień jak z mediów społecznościowych. Człowieku, zostaw mnie naprawdę. Bo się zacznę ciebie bać. Będziemy sobie uprawiać jogging. Świetna impreza w klubie nocnym. W klubie nocnym o 6 rano. Masz lepsze pomysły, człowieku, nawet ode mnie. Podziwiam cię, serio. No idźże się umyj. Okej. Okay. Później sobie pójdziemy coś zjeść tutaj. Myślę na stoisku. Jezu, biegnie. Znowu goła biegnie. Nie wiem, no ja rozumiem, że nie macie co wstydzić swojego piękna. No ale bez przesady. Mogłabyś choć raz pochodzić w ciuchach. No, dziękuję. Dziękuję naprawdę. Tala mnie rozwala. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale fajne to. Dobra, gdzie tu są budki? O Jezu, tak mi wyjechał. Okej, tu jest budka. Więc pójdę przytruchtaj tu sobie
zamówić jedzenie. O, to samo co wczoraj. No dobra, no to weźmiemy kary. O, Jasminder, może uda nam się pogadać. Jak zdążymy, gdzie ona jest? Już wróciłaś? Aha, po joggingu wróciłaś do domu. Kumam. W ogóle Akira tam idzie. O, ty dziadzie, ty. O, i nawet się ubrała. Kurde, sukces. Jakaś kawa tutaj leży, albo herbata. Masakra. Jaka ty malutka w ogóle przy nich jesteś. Jeszcze jesteś na obcasach. Ja nie mogę. Trochę włosy ci się wbijają w kurtkę, nawet może nie trochę. Ale nikt tego nie widzi, ok? To się w ogóle nie wbija w kurtkę. Polecimy sobie z twojego przodu i już nic nie ma. No i bosko, no i pięknie. Kiedy w ogóle idziemy do pracy? Czy powiecie, że mi dzisiaj mam wolne? No pewnie. Zawsze jak chcę iść do pracy, to do niej nie idę. A jak nie chcę, to do niej idę. No, cudownie. Po prostu cudownie. Mogłabym z nim w sumie troszeczkę jeszcze pogadać, bo się słabo znacie. A jakby nie było, jest to mąż twojej najlepszej psiapsiłki. No to co, moi drodzy, ja jednak zakończę ten odcinek, bo nie ma sensu tego ciągnąć. Jak i tak nie mamy za bardzo nic do roboty. Wegetarianin. Super. Ja zakończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym i pa, pa!